W trakcie wiercenia natrafiono na resztki materiałów wybuchowych i doszło do eksplozji. Rannych zostało 3 górników. Z takim zadaniem musieli się zmierzyć ratownicy w ramach przygotowań do tych zawodów. Ćwiczą tak już od kilku miesięcy. We wrześniu wyruszą na międzynarodowe zawody zastępów ratowniczych. Jedna z konkurencji medycznych to będzie triażowanie, czyli tylko podział i wyprowadzenie poszkodowanych w odpowiedniej kolejności, a druga to będzie taka bardzo zbliżona do tej sytuacji, czyli mamy kilku poszkodowanych, no i musimy się tymi osobami zająć szczegółowo i pojedynczo i stąd dzielimy się na mniejsze grupy. Jest osoba, która decyduje o tym, kto i komu udziela jakiej pomocy, jakie zaangażowanie sił do danej osoby idzie. Mamy na to niewiele czasu, bo w tej konkurencji musimy się zmieścić do 10 minut. No i będziemy za wszystkie rzeczy oceniani, łącznie z tym, z podejściem od wejścia, czyli bezpieczeństwo własne. Do Stanów pojedzie w sumie 11 osób, w tym 9 zawodników, tłumacz oraz dyrektor jednostki do spraw technicznych. Zawody są organizowane od ponad 20 lat. W 2020 roku nie odbyły się z powodu pandemii. Jedziemy z nadziejami, to dużymi nadziejami, bo ekipa jest głodna sukcesów. Są to młodzi ludzie, którzy dużo czasu poświęcili prywatnego na to, żeby do tych zawodów się przygotować. No i mamy nadzieję na dobre miejsce, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest głównym naszym celem jechać tam i wygrać. Najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze zaprezentowali, zdobyli nowe doświadczenia, nauczyli się czegoś, a też z racji doświadczenia swojego na takich zawodach wiem, że wiele osób od nas się uczy, kolegów z innych krajów, także ta wymiana doświadczenia jest bardzo istotna. Ratownicy wezmą udział w 5 konkurencjach. Do tej pory największym sukcesem Polaków w tych zawodach było zwycięstwo w 2004 roku. Nie ukrywam, że cały świat na nas patrzy jako jednostkę. Czyli na naszych ratowników my też wyznaczamy często te najwyższe standardy i od lat zajmujemy czołowe miejsca, więc oprócz wymiany doświadczenia to też na nas patrzą i my o tym jakby mamy pełną świadomość tego. Zawody w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się 9 września. Jednostka ratownictwa górniczo-hutniczego w Sobinie ma w swoich szeregach 14 ratowników zawodowych oraz 470, którzy przyjeżdżają na dyżury.